7 odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Wracamy do Was po krótkiej przerwie, która była spowodowana tym, że musieliśmy zmienić studio. U Was może tego nie widać, ale dla nas było to bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne. No i teraz jesteśmy w znacznie lepszym gronie. Piękne otoczenie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co się dzieje w Outlaws. Oraz porozmawiamy o nadchodzącym, zbliżającym się w końcu starcie top ligi. No i oczywiście free agency w NFL, gdzie dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No i też trady. No właśnie. Zaczynamy od sparingu Outlaws ze Steelers. Zapowiadaliśmy go na tryoutach w kadry. Bardzo fajny mecz. Przeciwnik z najwyższej półki, z top ligi. Chodzą legendy, że wygraliśmy 70-28 i rzeczywiście zdobyliśmy dużo przyłożeń, ale mieliśmy dużo więcej prób w ofensywie niż Steelersi. Graliśmy też dużo przeciwko rezerwowej obronie Steelers, więc rzeczywiście nachapaliśmy tych punktów. Natomiast co mnie cieszy, że przeciwko startującej obronie Steelers, wypełnionej reprezentantami Polski, byliśmy w stanie poruszać piłką, zbliżać się do ich endzone'u, zdobyliśmy nawet touchdown. Więc tak naprawdę również z najlepszymi sobie potrafimy poradzić. W defensywie również mieliśmy świetne otwarcie. Na trzy pierwsze akcje wykreowaliśmy dwie straty. Na pierwszej ofensywie Steelers prowadzonej przez Michała Kołka. No i teraz już mogę powiedzieć, że raz z dwoma importami. Wcześniej Szymon Widera wyraźnie zakazywał, żebyśmy nie mówili o tym w Goal Line TV. Mówiąc o Steelers, nie możemy zapominać o najświeższych transferach w PLFA. Michał Przelowski i Marcel Kramarczyk wylądowali w Franken Knights. To drużyna z GFL South. Osłabienie drużyny Steelers. Ci zawodnicy jeszcze z nami mieli okazję się zaprezentować. Natomiast co Steelers? Co u Steelersów, tak? Jeśli tak z nami drużyną PLFA nie do końca sobie świetnie radzili w obronie. W ataku też byli trochę szejki momentami. Oczywiście nawalili nam też punktów, nie mieli problemu, żeby rozjeżdżać naszą obronę, ale po to widzę się spodziewałem jednak bardziej consistent. Tak, tak, wydawało się, że będą lepiej przygotowani, natomiast no, sezon tuż za rogiem i moim zdaniem to może być ciężki sezon bez tych. Okej, Chris, pierwszy mecz w Twoim wykonaniu, futbolowy, pierwszy raz po 26 latach. Tak, ponad 26 latach, tak. Ostatnio w barwach Arizona State Wildcats. Nie, Arizona Wildcats, nie Arizona State. A, przepraszam Cię. No. Jak się grało? Super się grało, tak. Wchodząc na boisko, to czujesz te wszystkie emocje. To jest tak jak jazda na rowerze. Pamiętasz cały czas, co to było, jak to było, jakie to były emocje. Ten pierwszy hit, ten pierwszy tackle, wszystko fantastycznie, naprawdę super. Czy zobaczymy Cię w tym sezonie na boiskach PLFA? No, myślę, że tak, jeżeli trener mnie wpuści. Przed nami Top Liga, rusza już ten weekend. Wszyscy się cieszymy, wszyscy jesteśmy podekscytowani. To nasze tutaj takie polskie NFL. No. Hit kolejki, moim zdaniem Lowlanders Białystok podejmują Panthers Wrocław. Beniaminek kontra wicemistrz kraju, faworyt do tytułu, ale też Białystok czarny koń. No rozmawialiśmy o Białystoku w poprzednich odcinkach i mówiliśmy o tym, że to będzie bardzo dobra drużyna i może być nasz czarny koń na mistrzostwo w tym roku, a na pewno na playoffsach. Białystok pokazał się ze świetnej strony w sparingach. Rywale może nie wymagające jak na drużynę top ligową, bo Crusaders i Angels, ale obie drużyny wysławiały się o tych metach z bardzo dużym respektem. Drużyna Białystoku jest od razu już na wysokich obrotach, gra solidnie, nie popełnia błędów. Długa wycieczka czeka Wrocław do Białegostoku, to jest chyba najdłuższy wyjazd w Polsce. Jak to może wpłynąć na Panthers? No wiesz, jeżeli nie są odpowiednio przygotowani psychicznie na to, to może mieć negatywny wpływ na Panthers, no bo jednak to przez całą Polskę muszą przejechać. Druga strona będzie bardziej wypoczęta, bo Białystok będzie na nich czekać. Zobaczymy, czy oni są psychicznie gotowi. No, Panthers po ubiegłym roku, po tym niedosycie w meczu mistrzowskim i jak ten, no nie tylko wynik, ale jak ten mecz się potoczył, to mogą być przygotowani na to. Jaki wynik typujesz? Trudno mi powiedzieć, natomiast mi się wydaje, że będzie dość zbliżony wynik. Ja bym powiedział 21-17 dla Białystoku. O, odważnie. Ja idę z Panthers 45-17, natomiast myślę, że Białystok będzie pierwsze punkty, ale później Panthers objadą. Zobaczymy.
Drugi mecz, drugi z najlepszych meczów kolejki, derby Warszawy. Derby zawsze są emocjonujące. Co sądzisz o tym etapie, Chris? Mi się wydaje, że to też będzie dobry mecz, no, jeden z typowanych z tego weekendu. Oczywiście zawsze lepiej jak te derby są później w sezonie, natomiast tutaj na sam początek to wszystkie emocje i całego pre-season, przygotowania i tak dalej wylewają na ten jeden mecz. Będzie ciekawy mecz. Tu nie będzie dalekiego wyjazdu. Eagles będą jechali tramwajem, dwójką i nie będzie ich to zajmowało dosyć długiego czasu. Natomiast w Sharksach mamy fajnych importów w tym roku. Jest chłopak z Teksasu, Russell Carter, to jest dobra uczelnia, gościu miał swój strzał w NFL, jest zeszłoroczny running back Antonio Roane, więc w tym meczu już chyba nie ma mowy o tym, żeby Eagles znowu sobie zagrali tylko polskim składem i wygrali polskim składem derby. Tu będą emocje, natomiast myślę, że Eagles z mocnymi polskimi importami, Babsem, zawodnikami z Kozłów, jednak są faworytem tego meczu i tu bym obstawiał 56-14. A ty jak? Aż tak. Na Eagles? Na Eagles. Ja też Eagles, ale trochę inny, był 28-14. Już mamy naszych faworytów na derby Warszawy i Panthers Białystok. A co z pozostałymi meczami? Mamy Kozły Seahawks i mamy też Husaria Steelers. Jak typujesz? Pierwszy mecz, Husaria Steelers. No wiesz, Steelers poznaliśmy w tym tygodniu na scrimmage'u. Husaria ma też swoje mocne strony. Ja typuję w tym Husaria, ale bliski, 17-14. Okej, okay, ja też idę z Husarią, może wyższy wynik, 28-14. A jak Kozły Seahawks? Mistrz kontra ta pechowa, poszkodowana schedule'em drużyna. No to ja tu powiem Seahawks 56, Kozły 7. Mówiliśmy o tym też w poprzednim odcinku, że to może być bardzo ciężki sezon dla Kozłów i wydaje mi się, że taki start już z byłym mistrzem na sam początek to będzie trudno do przejścia. Ja myślę, że niestety sztab trenerski Kozłów postawi na Jeremy'ego Dixona zamiast na Patryka Bartaka, tak tym samym eliminując tą najlepszą broń w ataku podaniowym, czyli Jeremy'ego z receivera. Tak. Też nie mają wtedy do kogo rzucać i to będzie blowout. Idę 48-0. Przechodzimy do NFL. Zacznijmy od Chipa Kelly'ego. No właśnie, mamy teraz ten okres free agency, zawodnicy mogą zmieniać drużyny. Chip Kelly zrobił mega, mega zamieszanie w tym roku free agency. Tak, geniusz, wizjoner czy szarlatan i ktoś, kto skaże Filadelfię na długi niebyt? No wiesz, na samym początku free agency posłał swojego najlepszego running backa, pozbył się jego. Ale za to uzyskał DeMarco Murray z Dallas, który był NFL rushing leader w ubiegłym roku. Natomiast pytanie co do tego quarterbacka, tak? Bo Nick Folk wysłał do St. Louis dla Bradforda, no, który ciągle przez całą karierę ma gigantyczne problemy zdrowotne. Utalentowany quarterback, ale jakoś do końca nie jest w stanie to pokazać. Ale zamienił piki w drafcie, tak? Z 20 w pierwszej rundzie wspiął się na 10, tak? Tam była też wymiana pierwszych pików. No to jest może ten ruch pod Marcusa Mariore, tak? Z Aleshona McCoya przyszedł Kiko Alonso, też zawodnik z Oregonu. Niektórzy śmieją się, że jest Philadelphia Ducks, a nie Philadelphia Eagles, tak? Ma swoich sprawdzonych zawodników Chip Kelly. Ja na przykład jestem dużym fanem Kiko Alonso. W zeszłym roku miał kontuzję. Sezon wcześniej miałem go w Fantasy Football. Był tackling machine, robił też różne rzeczy, które powinien robić middle linebacker. Przechwyty, zbicia piłki, saki. Jest to zawodnik, który może i kryć, i blitzować. To jest bardzo, bardzo, bardzo wszechstronny, pożądany linebacker. Więc wydaje mi się, że te ruchy Chipa Kelly'ego mają sens, tak? Mi się podoba ta up-tempo offense, tylko no-huddle, to co robi z quarterbackami, tak? Nie bał się wysłać Folsa, teraz sprawdza Tebowa, tak? Są pogłoski, że wysyłam Matta Barkleya gdzieś szukał jakiegoś trailu na niską rundę, żeby wziąć Tima Tebowa, który by idealnie pasował do tego systemu i za mały pieniądz zyskałby
dobrego backupa i dużą sprzedaż koszulek. No ja nie wiem do końca, czy Tim Tebow by pasował do któregokolwiek systemu w NFL, bo on był dobrym college quarterbacka, jeżeli popatrzymy na ten system, który Urban Meyer miał wtedy w Florydzie, on do tego pasował, no ale też nie do końca, tam inny quarterback mógłby być lepszy, natomiast w Chip Kelly to będzie bardzo ciekawa sytuacja w tym roku, zobaczymy co te wszystkie jego piki, mini drafty i zamiany zrobią, bo w ubiegłym roku, co my tam wie, musimy sobie to powiedzieć, po prostu nie osiągnęli tego, czego wszyscy spodziewali się. Uważali, że Philadelphia powinna mieć lepszy wynik w sezonie zasadniczym niż miała i zakwalifikować się do playoff. Był typowany nawet, żeby wygrać NFC East, a zakończył tak, jak zakończył. Tak? Wyniki były zły, bilans 10-6, tylko że pechowe rozstawienie drużyn i nawet nie starczyło to na wildcard. Może za bardzo przemeblował Chip Kelly aż tak zwycięską drużynę. No i nie możemy zapomnieć o innych ciekawych przejściach. Ndamukong Suh idzie z Detroit do Miami, $114 milionów, tak? Overpaid. Maybe. Meanest guy in the NFL. Jimmy Graham poszedł z Saints. Duże zaskoczenie, że go puścili, tak. Świetny asset dla Seattle, tak? Teraz mają dwie najlepsze bronie na goal line. Marshawn Lynch albo szybka piłka do Grahama. Tak naprawdę Seattle teraz ma pełny wachlarz możliwości. Tak, tylko żeby oni nie popełnili taki błąd jak Super Bowl, tak? Trochę rozgadaliśmy się dzisiaj o NFL, ale dużo się działo i dużo było do powiedzenia. To był ostry tydzień. Bardzo ostry tydzień. No dzisiaj niestety jesteśmy bez Krzysia Krzemienia, który nie odnalazł nową drogę do nowego studia. Spoglądam w to miejsce, w którym zawsze stał, teraz go tam nie ma. Miejmy nadzieję, że pojawi się w następnym odcinku. Tak, to zapraszamy na ABC Futbolu w następnym odcinku, a na ten odcinek to już wszystko. Żegnamy Was. Dobranoc. Dobranoc.